Was bardzo serdecznie w dzisiejszym Daily Vlogu. Dzisiaj mam taki luźniejszy dzień, weekend cały spędziliśmy sobie tak rodzinnie. A dzisiaj tak od wtorku postanowiłam, że nagram dla Was vloga, więc zapraszam do oglądania. Ostatnio pokazywałam Wam na Instagramie, ale stwierdziłam, że tutaj również Wam pokażę. Zamówiłam jakiś czas temu, już tak naprawdę dawno, takiego dużego balona z konfetti, różowym i niebieskim. I tak właśnie poinformuję Was, co kryje się w moim brzuszku, czy też to będzie dziewczynka, czy chłopczyk. Na Instagramie było głosowanie, za chwilę Wam pokażę. W każdym bądź razie w głosowaniu przewaga była na chłopca, więc zobaczymy. I zanim napiszecie mi, że najważniejsze jest, aby było zdrowe dzieciątko, to jest tak logiczne i oczywiste, że tego nie trzeba mówić, ale dajmy się pocieszyć i pozgadywać, jaka będzie płeć i nie odbierajmy sobie tej przyjemności. I tutaj to, o czym Wam mówiłam, czyli wyniki głosowania, 59% było za chłopcem, a 41% za dziewczynką. Ja Wam nie będę mówiła, jak ja przeczuwam, bo powiem Wam szczerze, że jeszcze nie wiem, dowiem się za równy tydzień, o ile Dzidzia dobrze się ułoży, bo za tydzień mam wizytę u lekarza. Puk, puk, mogę wejść? Mogę wejść, czy nie mogę? Kuku! Cześć! Trzeba się przebrać i uczesać! Ja miałam straszną ochotę na biszkopta z masą, z truskawkami, z galaretką. I jak zwykle nie mogę dostać truskawek wtedy, kiedy mi są potrzebne. I upiekłam wczoraj, no dobra, Daniel upiekł tak naprawdę, bardzo mi pomógł, bo jak zawsze mi wyrastają biszkopty, tak już przetestowałam to z Wiktorią i w tej ciąży, że biszkopty mi po prostu nie wychodzą w ciąży. Więc Daniel mi pomógł, samo się miksowało, tylko dodał składniki i ciasteczko wyszło, więc dzisiaj będziemy je kończyć. Ja już sobie związałam włosy, niestety, tak jak mówię, truskawek nigdzie nie znalazłam, jak na złość, bo ogólnie cały czas widzę wszędzie, we wszystkich sklepach truskawki, tak wczoraj nigdzie nie było, ale mam mrożone jagody i chyba po prostu dodam jagody, bo szczerze nie chcę mi się dzisiaj chodzić po sklepach i szukać truskawek. Za chwilę będziemy wychodzić na spacer i powiem Wam, że ja trochę zgłodniałam, więc nałożyłam sobie zupę ogórkową i wczoraj miałam okropną ochotę właśnie na taką zupę i zrobiłam i dzisiaj również będę ją zajadała. Ok, my już zbieramy się na spacer. Jeszcze tak szybko pokażę Wam mój brzuszek. Wstawiałam ostatnio na Instagram, więc tam chyba lepiej będziecie mogli zobaczyć. Jak widzicie, mój krasnal już ubrany, ja też nakładam tylko kurtkę, buty i idziemy. My już jesteśmy na dworze, powiem Wam, że jest nawet ciepło i dopiero teraz zauważyłam, że nawet się nie przebrałam, tylko poszłam w dresach, a w domu w nich chodzę, bo jest mi naprawdę wygodnie. No i niestety, ale moje dżinsy powoli robią się bardzo za małe. Patrzę. Wróciłyśmy z Wiki ze spaceru. Powiem Wam, że naprawdę coraz jakoś ładniejsza pogoda się robi, więc super. Tak szczerze, to już bardzo chce mi się wiosny. I bardzo, bardzo na nią czekam. Jestem teraz u Wiktorii w pokoju, jak widzicie po tej ścianie. Chociaż już niebawem ona zniknie, bo będzie tutaj malowanie i na pewno zdejmiemy tą tapetę ze ściany. Troszeczkę zmienimy jej pokój. Więc to takie ostatnie vlogi na tej paskowej ścianie. A teraz powiem Wam szczerze, że mam ochotę zobaczyć, jak wyszło mi ciasteczko, więc sobie ukroję. Zrobię herbatkę i zobaczymy. Ciasteczko jest przepyszne. Moja Lila, co? To moja Lila. Kochasz Lilę? Nie. To jest dopiero miłość. Zobaczcie, jakie jest piękne słońce na dworze. Aż zastanawiam się, czy przypadkiem nie iść jeszcze na spacer.
Ale za 20 minut wstaje Daniel i tak myślę, że odgrzeję mu obiad, poczekam aż zje i może razem się gdzieś przejdziemy, zaniesiemy kawałek ciasta, pospacerujemy, a jak wrócimy do domu, to akurat tak ze 3-4 godzinki mam jechać do rodziców, bo moja mama była za granicą i właśnie dzisiaj wraca, więc chcemy z Wiktorią ich odwiedzić. Później jak wrócimy do domu, to no niestety czeka mnie montowanie filmu. I nawet jak mam ochotę nagrać jakiś film, to boję się montowania. Nie wiem, nigdy tak nie miałam. Czasami nie miałam chęci do nagrywania, a montować mi się chciało. Więc mam nadzieję, że szybko mi to przejdzie. Pokój od razu wydaje się piękniejszy, jak świeci słońce. Zobaczcie, jakie mam śliczne tulipany. Dostałam na Dzień Kobiet od mojego mężulka. Co w ulubionym kolorze naszej córki. Więc nie wiem, czy one były dla mnie, czy one były dla naszej córeczki. Idziemy na hulaj nogę, chodź. Ajajaj, kto się popisuje? Aparat włączony, tak? Powiedz, idę na... Babci. Zaśpiewaj, panie Janie. Babci. Zaśpiewaj, panie Janie. Nie bierzemy aparatu, bo nam się nie chce. Gdzie ty się tu chowasz? Idziemy na spacer. I zostawiamy aparat w domu, żeby go nie nosić, tak? No czego ty się wstydzisz? Dawno mama nie nagrywała i Niunia się wstydzi, tak? Ojejku, jejku. Idziemy, chodź. W domu i ostatnio zaczęłam oglądać od nowa Harry'ego Pottera. Jestem na drugiej części, czyli na Komnacie Tajemnic. Wczoraj nie dokończyłam, więc teraz stwierdziłam, że sobie usiądę i dokończę. Cześć, a ty... Malujesz jeszcze, tak? Dobrze. Pięknie malujesz. I jedziemy zaraz do babci, tak? Jedziemy. Jest godzina 19, wróciliśmy do domu, a Wiktoria od 20 minut śpi. Mam nadzieję, że się w nocy nie obudzi, aczkolwiek ona po 19 chodzi spać, ale te 20 minut naprawdę dużo dają u takiego maluszka. Ja jestem teraz na etapie robienia sałatki, mam tutaj sałatę lodową. Będzie z ogórkiem, z papryką, z pomidorem, z serem takim kanapkowym typu feta i z ziarnami, pestkami, nie wiem, słonecznika. Tak mam straszną ochotę na sałatkę, że stwierdziłam, że trzeba zrobić. I skończone, my z Danielem idziemy jeść i jeszcze później się do Was odezwę. Będę z Wami żegnała. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego vloga. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!